królewskie śluby, narodziny kolejnych potomków i powrót znienawidzonych członków na łono rodziny. Rok 2018 był dla rodziny królewskiej czasem pełnym spektakularnych wydarzeń. Księżna Kate urodziła trzecie dziecko, księżna Meghan ogłosiła ciążę, a księżniczka Eugenia stanęła na ślubnym kobiercu. Zobaczcie, co jeszcze działo się na angielskim dworze w tym roku. Trzecie dziecko Kate i Williama przyszło na świat 23 kwietnia 2018 roku. Mały książę Louis jest obecnie piąty w kolejce do brytyjskiego tronu. 19 maja byliśmy świadkami królewskiego ślubu. Koszt imprezy szacuje się na około 30 milionów funtów, a ceremonia przeszła do historii jako ta najbardziej nowoczesna, przełamująca konwenanse i tradycje, czego dowodem są bardzo skromna suknia ślubna Meghan oraz fakt, że po raz pierwszy na królewskim ślubie wystąpił chór gospel. Te urodziny są o tyle wyjątkowe, że mały książę będzie miał teraz dodatkowy obowiązek. W rodzinie królewskiej panuje tradycja, że każde dziecko, które ukończy 5 lat, musi kłaniać się królowej. Książę George nie ma więc wyjścia i musi się dostosować. To pierwszy ślub osób o orientacji homoseksualnej w rodzinie królewskiej. Kuzyn królowej, Ivar Mountbatten, stanął na ślubnym kobiercu wraz z Jamesem Coylem 24 września. Niestety Elżbieta II nie pojawiła się na ceremonii, a pałac do tej pory nie wydał w tej sprawie żadnego oświadczenia. Po publikacji nagich zdjęć księżnej Kate w jednym z francuskich magazynów, książę William, stając w obronie ukochanej, pozwał tabloid. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Redaktor naczelny magazynu musi zapłacić 100 tysięcy euro po przegranym cywilnym procesie oraz kolejne 100 tysięcy euro za publikację nagich zdjęć księżnej. Dodatkowo każdy z dwóch paparazzi musi zapłacić po 45 tysięcy euro za publikację nagich zdjęć księżnej. Panowie zostali także zawieszeni w prawach do wykonywania zdjęć na sprzedaż. Kiedyś nazywana najbrzydszą księżniczką, 12 października stanęła na ślubnym kobiercu. Eugenia powiedziała tak Jackowi Brooksbankowi, byłemu menadżerowi klubu nocnego. Księżniczce zarzucano, że za pieniądze podatników urządziła spektakularny ślub. Między innymi dlatego ta ceremonia przeszła do historii jako jedna z bardziej kontrowersyjnych. Ślub księżniczki Eugenii dał przede wszystkim szansę jej mamie na powrót na łono rodziny. Księżna Sarah Ferguson miała konflikt niemal z każdym członkiem Royal Family. Pojawienie się na ślubie córki dało jej szansę ponownego zaistnienia w świetle reflektorów, co wykorzystała co do sekundy. To jeden z najważniejszych newsów w tym roku, zaraz po jej ślubie z księciem Harrym. Pierwsze dziecko pary książęcej Sussex pojawi się na świecie wiosną 2019 roku. Internauci już rozpoczęli typowanie, czy para książęca spodziewa się chłopca czy dziewczynki, ale tego dowiemy się dopiero, gdy Meghan urodzi. To była pierwsza oficjalna podróż księcia Harry'ego i księżnej Meghan po Fidżi, Australii, Nowej Zelandii i Królestwie Tonga. Największą atrakcją była przyszła mama, która zachwycała stylizacjami i promiennym wyglądem. To wydarzenie książę Karol świętował na okładkach znanych magazynów. Nie zabrakło więc opowieści o filantropii, ochronie środowiska, ale także odpowiedzi na pytanie, jakim zamierza być królem. Oddanym, zaangażowanym, ale przede wszystkim takim, który słucha swoich poddanych. Zanim to jednak nastąpi, książę stara się aktywnie spędzać czas ze swoimi wnukami. A skoro o tym mowa, to przy okazji 70. urodzin księcia Karola, Kate i William podzielili się z fanami pierwszymi oficjalnymi fotografiami księcia Louisa. Mały książę ma już 8 miesięcy i coraz bardziej przypomina księżną Kate. A wy, co jeszcze umieścilibyście na tej liście? Zostawcie komentarz poniżej, a po więcej informacji ze świata rodziny królewskiej zapraszamy na viva.pl.